Dobra, tam gdzie skończyliśmy, zaczynamy ponownie. No i lecimy. Jeszcze muszę ustawić sobie tylko na godzinkę budzik. Zaraz ustawię na telefonie. No i lecimy. Dobrze, więc zobaczmy, czy mamy jakieś inne zadania, bo to jest zadanie główne, główny wątek. Biednie. W ogóle to spróbuję medytować sobie godzinkę, żeby odpocząć. I zregenerować życie. Dobra, życie mam na fulla. Więc teraz zadania. Zadania poboczne biorę. Drugi level, ja mam pierwszy. A no to weźmy sobie to. Nie wygląda ciekawie ta spalona wieś, ale jest tutaj ktoś. Kurde, masz. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Ale zabijaka. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Byłeś na pobojowisku? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci, gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. No pewnie, pomogę ci, nie ma sprawy. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz, ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. No, wszelkiej maści jakieś trupojady tam będą pewnie. Polera. No proszę. Tylko, że i tak nie zniszczę tego gniazda, bo nie mam petard, tak? Chyba, że mogę je spalić. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Trzeba je zniszczyć petardą, ja nie mam petardy. Petardy, no tak. Kartacz Samum lub gwiazdę tańczącą. Nie mam petardy, a pytanie, czy nie mogę zrobić. Może coś mi tam dali na początek. Petardy, kartacz Samum. Ni to, ni to. Dobra. No, cholera. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Bydlaku. Ten? Nie, niepodobny. No i co, huzar? Czujesz pana? To ten? Nie, syn sąsiadów. Syn sąsiadów, cholera. No i co, huzar? Czujesz pana? To ten? Nie, syn sąsiadów. No i co, huzar? Czujesz pana? Hej! Chciałeś, że... To chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! Chodź! Ależ wieje. To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balisty, a on tylko... Żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi?
Bastian! On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie Czarny, Bastian by już nie żył. Pamiętaj o tym. Gdyby nie Czarny, Bastian już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Awans, proszę bardzo. Cześć, Huzar. Fajna nazwa. No, to nie był awans. Popilnuję ich do rana, żeby nie odwalili jakieś lipy. No i dobra. O, co za smród. Most płaczki. Sama już nie wiem. Płaczka to widocznie taki zawód, jak szwaczka. Ale piękne sady. O, wysłonko. Piękna wieś. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Jest Mysław. Ty jesteś Mysław? Cii. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Groźniejsze od wilków? Bez przesady. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. No. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Zaraz wracam. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Srebrnych? Na wściekłe psy? Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. Za późno, znów kogoś dopadły. Cholera, serio? Niedobrze. O, ty kurwa. Zdychaj. Kurde, mać, znowu kogoś dopadł. Ciekawe kogo. Kto to? Ale go urządziły. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm. Wilkołactwo. Wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano. No to nie jest wilkołactwo. A Florian się powiesił. Teoretycznie. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. A, stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. To tu...
Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Biwak? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. I zabity gryf. A to chyba nie ten. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele. A na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Świętowali zabicie gryfa, kiedy przyszedł jej chłopak. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. Magia to miejsce mocy. O cholera. Dezerterzy. Jeden strzelac z kuszy. No chodź. No ten co? A jeszcze mogę wziąć dużo tych rzeczy. Uhu! Ale dostałem strzała, ty. O kurwa! Co? Ja pierniczę, na tak dużym poziomie trudności jeszcze nie grałem. Niech to szla. Ciekawe, gdzie będzie ten ostatni zapis gry. Cholera. Magia to miejsce mocy. Co? Stary! No to masz przejebane! Gdzie ty się chowasz, koniku, że zawsze na moje zawołanie się pojawiasz? Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. Kurde. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Może spróbuję jej jakoś pomóc? Dobijając ją? Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak,
spokojną śmiercią pod wpływem twoich specyfików. A jeśli potem jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć i wycie. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi. Są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Dobra, fajnie byłoby zrobić tą jaskółkę. Alchemia, jaskółka. Tak? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Krasnoludzki spirytus. No nie mogę sobie oznaczyć jakoś, żeby... Przypnij, o właśnie, jaskółka, przypnij. Krasnoludzki... Aha, on mi tutaj podaje, dobra. Jeden krasnoludzki spirytus. Czuję 5. To mam mózg utopca, tu będzie problem. Ona tego nie ma. Dobra, wybacz, ale na razie muszę znaleźć ten mózg utopca. Chcę jak najszybciej pomóc tej młodej damie, która umówiła się na schadzkę w lesie. Kto wie, co nam jutro przyniesie. Gdzie mogę te cholerne utopce dorwać? Zaraz zobaczymy. Gdzie one mogą być? No gdzieś przy wodzie. No pójdę gdzieś tutaj brzegiem. Są utopce. Dobra, ale nic z tego. Klucz z temerską lilią, ciekawe. Ile? Rozkazy wojskowe. Dobra, muszę tłuc te utopce, dopóki nie znajdę ich mózgu. Widocznie nie każdy ma mózg. I żarcik profesorski. Przejdę na drugą stronę tutaj. No tutaj na tych bagnach pewnie będzie trochę tych utopców. Są takie bagna. Tam pojadę. Wolniej. No! Jedziemy! Odpocznij. Są utopce, tak jak myślałem. O, proszę bardzo, mogę wracać, ale zobaczę jeszcze co to jest. Strzeżony skarb. No nie aż tak strzeżony. Spadamy. Łódka, chodź. Rusz się! Jakoś sporządzę ten eliksir. Jaskółkę. Dobra, idę do zielarki uratować dziewczynę. Przeżyję albo umrze w katuszach. O, w dupę. Dawaj, no wypierd... Kurwa. Co to? O cholera. Co jest, kurwa? Co no to jest? O, proszę. Kurde, ale te wilki pozabijały tutaj tych sarenek. Co to jest? Opuszczone miejsce, to będą jakieś potwory pewnie. No pewnie, że będą. No i pięknie.
zdechła. Wiesz, Wiedźminie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobił. Pogadaj źle. Podaj się mi jego na miarę. Kłaniam się. Kłaniam się. Kłaniam się. Cześć bogowie na robotę! Witajcie! Witam, witam. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No, to ty takie bajery sprzedajesz, dobra. Wszystkie te jadalne rzeczy sprzedam, no bo po co mi to? Eliksiry, no nie, bo to może się przydać. No i stąd też bronię. A, pieniędzy nie ma, okej. Okay. Bywaj. Bywaj. Ja kurwa jestem, nie bywam. Tak? Mam eliksir dla Leny. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek. Ci wszystko jedno. No nie jest, nie jest. Tak? Jaka jest twoja historia? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Mhm. Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Neneke. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Ciekawie, ciekawie. Może tą jaskółkę to ja też bym sobie zrobił, przecież to jest przydatna sprawa w walce. Eliksiry. Ej, no co jest, what the fuck? Jak to już się oduczyłem? Już nie umiem robić jaskółek? O co tu chodzi? Ty, no oduczyłem się.